Piękne nadmorskie lasy to doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji. Dodatkowo bliskość morza powoduje, że w sposób naturalny wzbudzają one zwiększone zainteresowanie turystów. Żeby właściwie ukierunkować ich obecność, potrzebna jest bogata i zróżnicowana oferta spędzania czasu w lesie. Paleta zadań lasów państwowych jest bardzo bogata. Poza zadaniami gospodarczymi i ochronnymi, leśnicy także edukują oraz ukierunkowują ruch turystyczny w lasach. Jest to bardzo ważne zadanie, zwłaszcza w tak pięknych, ale i wrażliwych miejscach jak lasy nadmorskie, których przykładem może być Nadleśnictwo Choczewo. Nadleśnictwo Choczewo położone jest w bardzo atrakcyjnym turystycznie regionie. Sąsiaduje bezpośrednio z wybrzeżem Bałtyku na długości około 25 km. Piękne bałtyckie plaże, a także to zestawienie plaża, Bałtyk i piękne tereny leśne powodują, że cieszy się wielką atrakcyjnością turystyczną. Szczególnie właśnie ten pas nadmorski odwiedza liczna rzesza turystów w ciągu całego roku. Oczywiście w okresie wakacyjnym tych turystów mamy najwięcej. Wyjątkowość terenów leśnych nadmorskich polega na tym, że są to z reguły piękne drzewostany sosnowe, poprzecinane użytkami ekologicznymi, wydmami białymi, szarymi, kotlinkami zawydmowymi i ruch turystyczny stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla stabilności tych lasów. Dlatego też leśnicy choczewscy wyszli już wiele lat temu z ofertą dla turystów ograniczonego użytkowania turystycznego tych lasów, tak ażeby pogodzić wielofunkcyjność tych terenów nadmorskich. Wielofunkcyjność składającą się przecież z funkcji gospodarczej, funkcji przyrodniczej, no i właśnie z tej funkcji rekreacyjnej. Największym zainteresowaniem cieszą się u nas trasy konne, trasy rowerowe, trasy piesze, trasy Nordic Walking. Obszary leśne sprzątamy w zasadzie od początków kwietnia do końca września, ze szczególnym nasileniem w okresie letnim. Pomimo tych prac, które wykonujemy, lasy państwowe chętnie udostępniają swoje tereny. Chętnie gościmy tutaj turystów z całej Polski, a także z Europy. Przygotowaliśmy dla nich ciekawą ofertę rekreacyjną i mamy nadzieję na to, że dobrze i miło spędzają u nas czas. Konie od zawsze związane były z lasami, jednak ich rola sprowadzała się głównie do prac leśnych. Pewną nowością jest jednak wykorzystanie koni w leśnej turystyce. Doświadczenia z turystyką konną są bardzo dobre, potwierdzają je także opinie użytkowników. Trasy konne u nas istnieją gdzieś już od 2003 roku, tak na naprawdę dobrym poziomie urządzone są 2005 roku i my obserwujemy coś takiego jak uporządkowanie ruchu, czyli ten ruch konny poza trasami jest uporządkowany. To jest ważne, to jest bardzo ważne ze względu na jakość dróg leśnych, na to, że oni omijają te drogi, które są dla nas, dla naszej gospodarki leśnej ważne. Mają do dyspozycji drogi, które są dla nich przystosowane, mają przyjazne podłoża dla koni. Tras po terenie czysto leśnym, tak, czyli po lesie, to jest gdzieś około 130 km, ale jeżeli do tego dodamy odcinki drogi przejazdowej, między poszczególnymi kępami leśnymi, to można u nas pokonywać dystans gdzieś 250 km. To nie są takie typowe szlaki turystyczne, które prowadzą z punktu A do punktu B, a raczej są to takie szlaki rekreacyjne, trasy po prostu, są bardzo wszechstronne.
Ścieżki konne mamy super przygotowane i mamy bardzo dużo tras. Mamy trasy wyjeżdżające od 8 do 9 po plaży, bo rano jest dwugodzinny teren i ten teren wykorzystujemy godzinę na plaży, a godzinę po lesie. I o godzinie 19 wieczorny teren na zachód słońca z galopem. Ludzie przyjeżdżają z południa Polski, z centrum Polski, przyjeżdżają z zagranicy. Mamy tutaj w grupie też chłopca, który przyjeżdża do nas od paru lat i zaczął się tu u nas uczyć jeździć. No i przyjeżdża z Londynu specjalnie na te jazdy. To jest coś wspaniałego. Od najmniejszego do najstarszego. Doświadczenia są pozytywne. Informacje z zewnątrz, które do nas przychodzą, to są często, gęsto pełne zachwytu na temat naszych tras konnych. Nawet widziałem poważne opracowania w formie albumowej, gdzie trasy konne Nadleśnictwa Choczewo były opisywane i zdarzało się tam takie zdanie, jak na przykład, że są to najlepsze trasy konne w Polsce. Nie wszyscy jeżdżą konno, jednak nieomal każdy jeździ rowerem. Po lesie można również chodzić pieszo, także z popularnymi kijkami. Oprócz tras konnych, Nadleśnictwo Choczewo oferuje jeszcze również takie rzeczy jak no właśnie trasy Nordic Walking, trasy rowerowe, trasy piesze. Tylko oczywiście inna jest zasada ich wyznaczania. O ile trasy konne nadleśniczy decyduje, prawda, czyli wyznacza, to tutaj my udostępniamy teren dla lokalnych samorządów, czy też lokalnych organizacji turystycznych, które na naszym terenie wyznaczają w uzgodnieniu z nami te swoje trasy. I właśnie tak powstają trasy rowerowe. To jest efekt działania samorządów, a trasy Nordic Walking to jest i samorządów, i lokalnych grup turystycznych efekt działania. Tak? Także i mamy tego, tras rowerowych chyba mamy 150 km na terenach leśnych i chyba 120 km tras Nordic Walking. Przyglądając się bogatej ofercie turystycznej, mimowolnie nasuwa się pytanie, czy można pogodzić wzmożony ruch turystyczny z ochroną lasu przed skutkami nadmiernej antropopresji? Wydaje się, że umiemy godzić jedno z drugim. Między innymi przez odpowiednią formę udostępniania tego terenu, takiego miejscowego, punktowego. Na całym naszym wybrzeżu, to jest 20 kilka kilometrów, mamy jedno takie miejsce, gdzie no, jakby turyści są na pierwszym miejscu. To jest rejon Lubiatowa, tam na powierzchni dwóch oddziałów leśnych przez sezon no, ze 20-30 tysięcy ludzi się przewija. Wychodząc naprzeciw potrzebom turystów, został zagospodarowany przez nas w ten sposób, że ludzie mogą samochodami przyjechać bardzo blisko brzegu morskiego, bo do morza jest niecałe 100 metrów. Jest tutaj pole namiotowe, schowane pod okapem drzewostanu, bardzo dobrze wyposażone w urządzenia sanitarne. Mamy punkty gastronomiczne. No tutaj ze 20-30 tysięcy ludzi przewija się w ciągu sezonu. Te tereny tutaj mamy wszystkie wydzierżawione. Natomiast my prowadzimy nadzór jakby nad tym, żeby to spełniało nasze wymogi, żeby było bezpieczne dla środowiska, żeby było estetyczne, ładne, no i żeby poziom świadczonych tu usług był dobry. Szukając w lesie ciszy, można ją znaleźć także nad wodą, na przykład wędkując. Czy śródleśne jeziora to dobre miejsce do wędkowania? Jezioro Choczewskie pokazuje, że tak, są to doskonałe miejsca, gdzie można wypocząć i gdzie można z powodzeniem sprawdzać się w swojej pasji, jaką jest wędkowanie. Jezioro Choczewskie ma 183 hektary powierzchni i ze wszystkich stron otoczone jest lasem. Nadleśnictwo Choczewo od 12 lat prowadzi tutaj gospodarkę rybacko-wędkarską właśnie z myślą o turystach, którzy mogą sobie tutaj przyjechać i powędkować. Jest to jezioro o profilu linowo-szczupakowym, czyli dominuje tutaj lin szczupak, ale możemy też spotkać karpia, możemy spotkać węgorza, płoć, leszcza i wiele innych ryb. Rocznie do jeziora wrzucamy około 500 kg na rybku. Jest to zarybianie zgodne z operatem rybackim, które nadleśnictwo opracowało dla tego jeziora. Są to takie gatunki jak właśnie lin, szczupak, węgorz, karp. I daje to znakomite rezultaty, dlatego że nad jeziorem, szczególnie w okresie wakacyjnym, wędkuje bardzo dużo osób. Liczymy 1000 osób odwiedza rocznie to jezioro, ale jest ono na tyle duże, że nie ma tutaj tłoku. Jest cisza, śródleśny spokój i bardzo fajne efekty wędkarskie. Nadleśnictwo udostępniło 3 parkingi leśne, którymi można dojechać sobie niemalże wprost do pomostów i odpowiednio przygotowane do tego pomosty, które też pozwalają na komfortowe łowienie ryb
Oczywiście wielu wędkarzy łowi również z łodzi. Las jako miejsce wypoczynku to jedna z najlepszych propozycji na wakacje, zwłaszcza gdy jest to piękny nadmorski las z dobrą infrastrukturą turystyczną.